Dzień dobry moi drodzy. Czas rozpocząć kolejny piękny dzień, ale na początek coś dobrego dla naszych zmysłów. Jak wiecie, każdy mój poranek muszę rozpocząć od kawy. No oczywiście, nie może być inaczej. Jeśli pogoda dopisuje, to zabieram kawę ze sobą na balkon i delektuję się jej smakiem przy akompaniamencie śpiewu ptaków. Jestem już gotowa, by rozpocząć moją pielęgnacyjną poranną rutynę i zaczynam od prysznica. Jeśli mam więcej czasu, robię szybki peeling ciała, a następnie obowiązkowo nawilżam moją skórę. Jestem już gotowa na to, by rozpocząć poranną pielęgnację mojej twarzy. No i tutaj pierwszy krok, sięgam po lekką piankę oczyszczającą. Jak wiecie, pianki to moje ulubione kosmetyki o poranku, właśnie takie oczyszczające, odświeżające skórę po nocy, ale też przygotowujące moją skórę na kolejne kroki pielęgnacyjne. No i tutaj wkracza tonik, którego dopełnieniem jest aplikacja esencji. I teraz czas na serum, które podobno podbiło serca milionów kobiet na całym świecie i sprzedaje się co 30 sekund. Niewiarygodne, ale powiem Wam szczerze, że wcale się nie dziwię. Nie wiem, która to już moja buteleczka, uwielbiam to serum i widzę jego rezultaty działania. Przepięknie rozświetla i rozjaśnia skórę, nadaje jej promienny wygląd i blask, no i oczywiście przeciwdziała powstawaniu przebarwień. A co ciekawe, zdradzę Wam, że w tym roku właśnie to serum obchodzi swoje 15-lecie wprowadzenia na rynek. Nie mogę też tutaj nie wspomnieć o tym, że serum nie jest fotouczulające, nie powoduje powstawania zaskórników, a jego główne składniki to winiferyn 1000 oraz skwalan z oliwek. Serum ma leciutką konsystencję i szybko się wchłania. No i na zakończenie wisienka na torcie, czyli nowość marki Caudalie, krem na dzień zainspirowany właśnie tym serum, które przed chwilą Wam pokazałam, serum Vino Perfect. Dla wszystkich kobiet, które chcą walczyć z przebarwieniami, ale też im zapobiegać. Ponadto ten krem ujednolica kolor skóry i pięknie rozświetla naszą cerę. Główne substancje, dzięki którym otrzymamy właśnie taki efekt, to przede wszystkim winiferin. No i tutaj uwaga, uwaga, winiferin jest to substancja, której udowodniono aż 62 razy bardziej skuteczne działanie niż witaminy C. Hamuje on wytwarzanie enzymu odpowiedzialnego za nadprodukcję melaniny, ale też stymuluje mikrokrążenie w naszej skórze. Kolejny składnik to niacynamid, czyli witamina B3. Myślę, że każdej miłośniczce kosmetyków bardzo dobrze znany. No i mamy jeszcze w składzie wyciąg z białej piwoni, który działa niczym skuteczny antyoksydant. A antyoksydanty, jak najbardziej wskazane w naszej pielęgnacji, wymiatają wolne rodniki i przeciwdziałają starzeniu naszej skóry.
Dodam jeszcze, że w składzie tego kremu znajdziemy masę perłową w 100% pochodzenia naturalnego oraz minerały, które wychwytują i odbijają światło. Jest też skwalan z oliwek o właściwościach odżywczych czy roślinna gliceryna nawilżająca naszą skórę. No dobrze, moi drodzy, ale muszę tutaj zaznaczyć jeszcze jedną ważną sprawę. Otóż lekka konsystencja, powiedziałabym taka żelowo-kremowa, o delikatnym beżowym zabarwieniu i uwaga, przepięknym kwiatowo-cytrusowym zapachu, który nie utrzymuje się długo na naszej skórze. Bardzo fajnie rozprowadza się w miejscach takich jak twarz, szyja czy też dekolt i momentalnie wchłania, stanowi świetną bazę pod makijaż. A teraz zdradzę Wam pewną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, jednak w dawnych czasach w winnicach kobiety smarowały sobie twarz sokiem z pędów winnych, aby zamaskować przebarwienia i mieć rozświetloną skórę. Dziś dzięki Caudalie oraz substancji o nazwie viniferin nie musimy już się tego obawiać i nie musimy też już tego robić. Wystarczy sięgnąć po serię Vino Perfect i samemu się przekonać. Cała ja, jak zawsze się rozkadałam, a już prawie jestem gotowa, by rozpocząć nowy dzień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną w kolejnym filmie i życzę Wam równie przyjemnych poranków, takich jak moje. Buziaki, pa!